Witam, zapraszam do kolejnego odcinka Dywizjonu Rakietowy dzisiaj. Nie wiem nic o Dywizjonie Rakietowym, więc będzie dzisiaj... Nie wiem, raczej dzisiaj o nim nie opowiem, tutaj jest też fajne miejsce. Zobaczymy, nie? Na karcie. Nie wiem, co to jest za pomieszczenie. Tutaj przed deszczem by się można było schować, ale jest takie niewielkie. Dobra, idziemy dalej. Co my tutaj jeszcze mamy? No i tu jest taka górka generalnie. Tutaj coś jest? Tam coś jest, ale nie wiem, czy tam... Dobra, wejdźmy do środka może. Tego dywizjonu, jak już jesteśmy na miejscu. Tego wyczynimy, bo tutaj nic nie ma. Dobra. Od czego by tu zacząć? Tutaj w dół jest zejście? Nie, tutaj nic nie ma. Ale już mi się tutaj podoba. Dobra, nie będę wchodzić oknem, skoro da się wejść inaczej. Najpierw tędy pójdziemy. Nic nie ma, nie. Rury różne. Piecyk najprawdopodobniej tutaj był. Tutaj dużo o... no. Dobra, nie ma. To jest sens jaki przejść. Tutaj nie za bardzo mam jak wejść, bo tutaj nic nie widać generalnie. Co tutaj może być? Słabo widać. A generalnie nic tutaj nie ma, jest takie pomieszczenie. Tylko. Ale strasznie są obdarte. Natomiast właśnie tutaj nawet już widać cegły. Bo ta farba tak zeszła jeszcze. Nie tylko farba, ale też ściana poszła. Generalnie. Tutaj mogła być jakaś łazienka, jakaś kabina. Prysznic? Łóżko? Nie, nie wiem. No. Strasznie jest dużo tych okien, tych obramowań, czy jak tam się nazywa. No. Kubik nie jest najmniejszy, więc też fajnie. To nie jest jakieś byle co. Czekajcie, wyjdę stąd, żeby mi na głowę nie spadło z dachu nic, bo będę mieć całą mokrą głowę, jak już pada. Tutaj nie byliśmy jeszcze, tutaj nie ma przejścia. Nie, bo to jest ten miejsce, które widzieliśmy. Dobra, tutaj da się wejść. Natomiast tutaj się... Tam jest jeszcze sporo do zobaczenia. I tu już jest natomiast bardziej ciekawie. Tu jest taka skrytka. Strasznie dużo tych od okien jest. Tych obramowań. Tutaj coś jest? Nie. Aha, tak to wygląda. Jest nawet wejście do góry, wow. Kolejne naprawdę ciekawe miejsce. I tu też są te same znaki, jakie były ten w zakładach chemicznych. No. Tutaj w ogóle już ściany nie ma. Nad tymi oknami. Zobacz, ściany, dobrze mówię? Tak, nie sufit, ściany. Tam gdzieś ten budynek tam stoi, na pewno będzie musiał pójść jeszcze. Będę musiał też zobaczyć, jeśli nie było inne miejsce. A generalnie fajnie. Trochę może mnie coś zagłuszać, bo jest deszcz. Ten deszcz może mnie trochę zagłuszać. Ale myślę, że nie jest... Nie jest on aż taki głośny. Czy też kolejne pomieszczenie. Żarówek już nie ma, widać. Tu jakieś półeczki były, coś. Coś było. I tu też już się ściana prawie zawaliła. Jeszcze tutaj się coś trzyma, ale pod tą ścianą stawać nie będę. I tu jest okno. To jest właśnie ten korytarz, który pokazywałem. Naprawdę wygląda to pięknie. Może było nawet cykne zdjęcie, ale już nie będę. Bo jeszcze to trochę zajmie
nagram to całe miejsce, a jeszcze mam drugie miejsce nieopodal. Więc generalnie, a najpierw sobie pójdziemy w prawo i potem do góry. I tu jest jakieś zejście? Tutaj chyba nic sami nie spadnie. Natomiast tu też było jakiś schowek. Tu też pod ścianą kiepsko. Nie fajnie było stanąć. I tu też, ono są te schody, reszta tego wszystkiego. Ale strasznie dużo jest tych takich pomieszczeń. O, i tam jest łazienka, widzę chyba. Za chwilę zobaczymy. O, tutaj też. Ściana się ledwo trzyma. Tu, czyżby łazienka? Łazienka. Czyli ten nie chciałby wpaść, żeby się głęboko może nie być. Czekaj, psy. Gdzie mamy prysznicę? Tak, prysznicę. Natomiast co mamy tutaj? Tutaj możemy mieć ubikację. Ale spore to jest, te ubikacje. Tutaj kiedyś było takim... A tutaj było możliwe, że był jeden kibel, ale tutaj też coś musiało być w takim razie. Aha, tutaj były te tereny. No. No, wiecie o co chodzi. Maszowski, nie wiem co to znaczy. Tutaj farba odchodzi. I tu, o jest, tutaj nie fajnie. Ale czuć to fajnie, to ten spód. Przyjemnie był tutaj. Dobra, idziemy do góry. Bo jeszcze jest chyba jeden budynek. Schody są dobre, wytrzymałe, więc bez problemu możemy wejść do góry. Nie widzę żadnego problemu. O, i tu jest taka też ta ładna ściana, tak zachowana. Ale są fragmenty, w których nie ma już tego. Wybili najprawdopodobniej, bo samo raczej, skoro tak dużo się zachowało, to myślę, że to samo raczej no, ktoś to musiał wybić na 100%. Dobra. Chcę spać. No jakbym spał, to bym mógł coś zrobić, ale to bym się nie zabił z takiej długości. Natomiast co my tutaj mamy? Tu też mamy takie pomieszczenie, dziurę w ścianie. Jak zwykle. O, i tam też jest to pomieszczenie, za chwilę do niego pójdziemy. Gdzie najpierw iść? To jest pytanie. Żarówek nie ma nigdzie. Szkoda, że nie ma żarówek ani niczego w pobliżu, w okolicy. Jaka szkoda. Tam też coś jest. Też byśmy mogli tam pójść w sobie. Ale bardzo dużo, to są takie, ty pomieszczenia są takie charakterystyczne miejsca, że nigdzie nie ma żarówek, że w niektórych miejscach się odrywa farba i przede wszystkim nad oknami już no, ściany w niektórych miejscach nie ma. Tutaj też widzę, że coś już długo sobie nie postoi ta ściana. Może ja jeszcze jakieś 10-15 lat będzie stała, ale o. Nigdzie nie ma żarówek, nigdzie po prostu. Czyli te miejsce można rozpoznać po tym, że nigdzie nie ma żarówek, ale wszędzie są kable, na przykład tutaj, o, tutaj była ta lampa. W ogóle tutaj też nie ma ani żarówki, ani tej krywy do tego. Więc albo zabrali te żarówki, albo ktoś się ukradł po prostu. Tutaj jest dach. Czy ja bym wszedł na dach? To by mi całą głowę zmoczyło, jakbym wszedł. W sumie mógłbym chyba wejść. Moment. Oh, ale na dachu jest niesamowicie. Ja pierdziel. O, i tu jest ten komin. Na ten komin chyba nie wejdę. Nie bije drabinka, ale czy tam się da wejść? Nie wiem. Tam bym... Tutaj chyba tylko z drabiną by się dało wejść na dach. No bo no, niby niewysoko, ale... Nie wszedłbym, nie wdrapałbym się raczej tak po ścianie, bo to jest raczej niemożliwe. To tutaj mamy ten... Takie oto coś. Też bardzo dużo
ktoś pomazał pisakiem, a ładnie to wygląda ogólnie to miejsce z dachu. W ogóle tutaj możemy przejść i zobaczyć też z góry te inne miejsca obok, te inne budynki. I ja właśnie to mam zamiar zrobić. O, i natura widać, że jest wszędzie. O. Wszędzie. O. Tutaj to jest zamurowany komin. To jest zaśmiecone, ale możliwe, że też jest taki komin. Czy coś? No, generalnie. Teraz najprawdopodobniej jesteśmy na innej części. Chyba nie widać. Ale jest ciemno, to nie. Na kamerze tego nie będzie widać. No i tutaj widać ten cały budynek. Przyszliśmy na inny budynek, na inną część dywizjonu rakietowego. I tu jest jeszcze taki fajny budyneczek. Też rarytas. Trzeba będzie to sprawdzić. Ale naprawdę. Dobrze się trzyma to miejsce, naprawdę. Farba odchodzi i w niektórych miejscach na ścianie, nad oknami już też ściana się wali, ale się dobrze trzyma ten dywizjon. To trzeba przyznać, że nic o nim nie wiem generalnie, ale przynajmniej mogę pokazać to miejsce, więc też zawsze coś. No. Dobra, trendy by tu teraz wrócić. Tędy? Tędy. Tędy nie, tędy byliśmy. Dobra, wejdę tędy lepiej. Dobra, lecimy. Tutaj jeszcze nie byliśmy. Nie, tutaj nie, też nie byliśmy. Ale tu na 100% nie byliśmy. I co to jest te różowe? Ktoś mi powie? Aha, tutaj naprawdę oni paintballowcy byli, no nie fajnie, no. Ściany też postrzelali, no. Kurczę, no wszędzie te kulki od paintballa. Nie w takim miejscu. Przecież są inne miejsca, do których można strzelać z kulek od paintballa. Tutaj też coś było generalnie, nie wiem co. No. A fajnie, że się przyszło po dachu. Dobra, idziemy. Czy my byliśmy już tutaj wszędzie? Czy nie do końca? Tutaj nie byliśmy chyba. Nie, tam na prosto nie byliśmy na 100%. Tutaj... Tu byliśmy? Byliśmy tutaj? Tak, tutaj byliśmy na 100%, tak? Dobrze mówię? A nie, tutaj chyba nie byliśmy. Nie, nie kojarzę. Nie, na 100% byliśmy, bo nie widziałem tego budynku z bliska. O, i tu też. Tak samo. Są te fragmenty, w których po prostu nie ma tych szklanych okien. Co tam jest? Co to jest? Drzwi, oka. Dobra. I tu lustra wbite. I jeszcze ten. Się zachował fragment... kranu, w sensie kranu, no. A żeby powybijano tutaj te lusterka znaczy. No. I tutaj... Ja wiem co to? To prysznic pewnie. A, bo nie wiem, czy nie. Niedobrze to mogło być kamera, ale... raczej nie. I to tutaj by było? Tutaj... Wentylacja, czy co? Nie wiem, do czego te pręty tutaj wystają wielkie. Wyczekłane są potrzebne, przepraszam. Ale idziemy dalej. No tutaj też są te kulki od paintballa. Kurczę, szkoda, że tutaj tacy ludzie przychodzą. Od paintballa są inne miejsca, no. Oni się strzelają, no. Miejsce generalnie do strzelania. Może i dobre, ale nie w takim miejscu się powinno strzelać. Są dużo nawet lepsze miejsca. Oni akurat brali takie miejsce. No szkoda go trochę, bo trochę też. Aha. Tutaj w ogóle już, jak ja patrzę, tutaj prawie całej ściany nie ma. Ja pierdzielę. Całej ściany prawie nie ma.
Też. No, więc fajnie. Dobra. Idziemy dalej. Aha. I co my tutaj mamy? Taki balkon, ale balkon. Tak. I możemy przejść do drugiej strony budynku stąd. Nie gadaj. A da się wejść inaczej? Chociaż w sumie jak już tutaj jestem. Ale tutaj zarosło. Ja pierdzielę. Tam jest wejście, ale myślę, że tędy wyjdziemy tu. Ale bym się uścisnął. Aha. Korytarz. I te pomieszczenia wyglądają idealnie. Piękne. Ten korytarz tak. I tu wszędzie są... To są kulki od paintballa, czy mi się wydaje? Pomyliłem się, czy mam rację? Nie, no na 100% kulki od paintballa. Wszędzie są. Po całym budynku strzelali, na tym najwyższym piętrze. Na tym pierwszym piętrze, bo to jest parter i pierwsze piętro, jeżeli się nie mylę. W tych budynkach, no i tutaj też. No, nie ma fragmentu ściany, w którym były okna. Tutaj nawet jest, no. Fajnie, że to jest tu się nas. A ja mam czasami wrażenie, że ktoś tutaj idzie. Nie. A najlepsze jest to, że ten deszcz też daje taki podwójny dreszczyk emocji. Tu wchodziliśmy? Nie. Tutaj byśmy nie weszli. Nie, no tutaj nie wchodziliśmy. Tu chyba obok. A tutaj w ogóle prawie powypadały. Ale naprawdę fajnie, że udało mi się znaleźć to miejsce, bo ono jest naprawdę ciekawe. To prawda, nie znam historii tego miejsca, wielka szkoda. Ale myślę, że jak pokażę miejsce, to też będzie całkiem fajny odcinek. W ogóle to trochę... No. Kamera jest trochę mokra. A już jest okej chyba. No. I co? Tutaj coś widać stąd? Widać, ten drugi budynek ładnie się zachował, naprawdę. A naprawdę tutaj nie jest daleko. Więc to kolejne bardzo fajne miejsce, które mogę zobaczyć, które jest położone niedaleko ode mnie. Kolejny wielki plus tych eksploracji wszystkich. Kolejne miejsce, do którego mogę wejść i naprawdę mogę je nawet pokazać w całości. A ten odcinek chyba będzie najdłuższym odcinkiem na moim kanale. Aż do tego momentu, do którego wrzucę ten odcinek, bo pewnie może będą jeszcze jakieś dłuższe. Ale... No, jakoś tak to jest. I śmietnisko też jest niestety. Są śmieci. Nie fajnie. Aha. Okej. Graffiti są ładne, ale no to nie powinno się w takich miejscach ich malować, no. No nie powinno się. To nadal jest wandalizm. Mimo, że coś jest piękne, to nie znaczy, że od razu... Nawet nie wiem, co powiedzieć tam. Kolejny budynek jeszcze. Spory jest ten dywizjon, naprawdę. Tu jest jakaś skrzynka, cokolwiek to było. Co w nim się przytrzymywano, to nie wiem. Ale miejsce naprawdę fajne. Bardzo fajne. Opłaciło się tutaj pójść, pojechać. A jechałem niedługo, a miejsce jest spore i warte zobaczenia zapewne. Na pewno już wiem, że opłaciło się tutaj przyjeżdżać. Już teraz. Jestem tego świadomy. Dobra. A tutaj nie byliśmy. Nie byliśmy tutaj. Tu jest dopiero zajebiście. Ale czarne miejsce. Ale faza tu jest. Opłona jeszcze jakaś. Tu jest dopiero faza na parterze.
I tu jak zarosł pięknie, natura daje sobie znać. No, fajnie. Ogólnie jak ktoś chce ze mną też na eksplorację, jak ktoś ze mną na eksplorację, to możecie też napisać w komentarzu, że ktoś jest chętny do eksploracji. To może z kimś się wybiorę, bo no, póki co z żadnym znajomych nie byłem, bo albo nie mogą, albo są zajęci. No, a nie miałem właśnie do tego miejsca iść z pewną osobą, ale niestety nie poszłem. Szkoda. Może innym razem, bo ogólnie. W mojej okolicy nie ma dużo miejsc, ale to jest troszeczkę dalej położone, ale naprawdę jest już ciekawe. Jest takie miejsce, już jest taka prawie wisienka na torcie. Już tylko brakowałoby tego, że na przykład byłby to jakiś wielki spa albo hotel i byłoby w nim wyposażenie. To by było po prostu najlepszy urlop, jaki mógłby być tak naprawdę. Najlepszy. Nie mogłoby już lepsze być. Dobra. Fajnie. Tu też jest jakieś wejście, tak? Tu coś jest, czy jest? Ja cię daję. Dobra, chodź na razie tędy. Tam się później wrócimy. Ale obiekt jest duży. To będzie długi odcinek. Długi. Się będzie ciągnął. Z pół godziny do 40 minut na spokojnie. Jestem pewny, że będzie on trwał. Proszę, mi się drzwi sam. Dobra, i tu też takie miejsce oto. Dobra, gdzie to jest? To jest takie nieduże pomieszczenie. Dobra, idziemy dalej. Dobra, cofamy się. Musimy się cofnąć. Ale bardzo mi się też podoba ten korytarz. Ten korytarz jest... No normalnie cudo, ten korytarz. Jest jeszcze taki... Mimo tych pomieszczeń, to ten korytarz daje jeszcze... więcej emocji. Naprawdę, tym korytarzem jest jeszcze lepszy ten urbex. Taki konkretny ten korytarz. A tu jakaś beczka. Co to jest? Aha. JCB Engina. HP. No. Więc tyle. 25 litrów, więc ogromny baniak. Może tam się było... Może to jest jakaś benzyna, może... Nie wiem, coś... ciekłego musiało być w tym. Ale aż 25 litrów. To musiało być. Więc są jakieś pozostałości jeszcze z tego, jak dywizjon działał. Właśnie. Jak ta beczka. To jest wanna? Nie. A, prysznic tu był. I jeszcze jest prysznic. Pozostałości po prysznicu są. Tu nie wiem, co mogło być. Tu ktoś śmieci naprawdę nie zostawił. A, no cóż. No. Niestety. No i tak to wygląda. A tu jest taka... Czy to coś? No nie. Tu są śmieci generalnie, więc nawet jeżeli byłoby zejście w dół, to na pewno by niższy bus na śmieci. Jeżeli tu coś było. Ale miejsce... Warto było tutaj przyjść, naprawdę. Polecam. Ja tutaj jechałem krótko, a miejsce jest konkretne, więc... Fajnie, że do tego miejsca pojechałem, bo opłaciło się, co jeszcze. Tak wygląda. To jakaś szafeczka, coś. Coś jest? Bo auta jeżdżą, to ja wiem, bo tu jest droga. O, i ten tak kiepsko było wyjść. Ale jakoś sobie poradzimy, czekajcie.
Na raz, dwa, trzy. Oj. A, mało przyjemne przejście. Ewidentnie było sportem przejść dachem, ale trudno. Nie będę się tylko cofał dlatego, żeby wejść dachem, bo to za długo by trwało. No, tak wygląda to samo miejsce. Przepiękne. Tutaj jeszcze wanna. No i niestety śmieci. Te kulki od paintballa też naprawdę nie fajnie. Tutaj byłem generalnie, ale odcinek będzie naprawdę długi. Długi odcineczek będzie. Tu wszędzie byłem? Tu byłem. Tak, byłem tutaj. Tu byłem. Tu. Tu nic już nie ma, więc tak generalnie. Tak? Będzie? Nie, tylko tu jest jeszcze wejście. I są jeszcze chyba jakieś jeszcze inne budynki, jeżeli mi się nie mylę, jeżeli się nie mylę. Czy nawet schody jeszcze całe. No to są solidne schody. Tutaj nie wiem co było. Drzwi się całe zachowały. Też byli paintballowcy. Nie odzywałem się tam, bo był naprawdę ogromny smród. Przede wszystkim dlatego, że są śmieci. I tu też te kulki od paintballa, no. No i fajnie, no. Robią ludzie, no. I przy okazji brudzą i ściany, i podłogę. A tu za to została. Dobrze się zachowała lampa. Bez żarówki, ale jest. Co prawda nie cała, ale dobrze. A tu też jest ciekawe miejsce. O, i tu jest generalnie. Jak to tutaj wygląda? A tutaj da się przejść, tak przejdziemy. Konkretne miejsce. Bardzo konkretne. Kurczę, żałuję, że kogoś ze sobą nie wziąłem, bo na pewno byłoby fajnie kogoś wziąć w takie miejsce, bo to jest już takie miejsce konkretne, naprawdę konkretne, do którego da się wejść, zobaczyć. Tylko brakuje mi jeszcze takiego miejsca, takiej wisienki na torcie, gdzie będzie jeszcze takie całe zachowane, że będą jeszcze z wyposażeniem w środku. To już była taka wisienka na torcie, jak już mówiłem. To był taki najlepszy urbek. Nie byłoby lepszego. Z wyposażeniem różnym. A tutaj samo miejsce stało i jest bardzo dużo śmieci. No. Widzieliśmy tylko tą beczkę. Ona rozumiem nie jest pozostałością po tym dywizjonie, a reszta to najprawdopodobniej są śmieci i takie nieużywane, że tutaj jest kabel. Kable pozostawały w ścianach, no ale jak nie jest używane, to nie było im na korzyść, żeby wyciągać ich. Tu nie chodzi to bardzo. Tu też jest ciekawe miejsce. Dobra. Czyżby to byłby koniec? Bo wzięliśmy tędy. I tyle? A tam jest jeszcze na pewno tamte drugie miejsce. Jest jeszcze tam daleko to miejsce. To trzeba będzie je sprawdzić. Tu wchodziłem, tu nie wchodziłem. Nic nie ma. Nic. Nic w ogóle. Takie pozostałości tylko w tych pomieszczeniach. I tu. A tu już jest. Tutaj trzymali coś konkretnego. Lampy nawet się zostały, bo one są dość wysoko. Garnek tam jest? Garnek ktoś na środku zostawił. A może on jeszcze jest wtedy, kiedy to miejsce tętniło życiem. Ale brama jest wielka. Tutaj coś konkretnego przetrzymywali. Tak samo w tej bramie. To jest jakieś zejście. To jest naprawdę nieźle miejsce. Chodźmy zobaczyć ten garnek, bo to mnie dopiero
Zdziwiło, że jeszcze jest jakiś garnek. Zdziwiłoby mnie jeszcze, jakby była w nim woda, to już w ogóle szok wielki. Natomiast tu jest coś, jakieś rury, studzienka, coś. A, i widać, że tutaj też przebywają pijacy. Generalnie. Ale to miejsce tam jest naprawdę konkretne, tam trzeba będzie pójść i je zobaczyć. Tutaj. Ale jest zaśmiecone. A tam coś było? Tutaj nic nie ma, tylko takie zejście, ale tak naprawdę do niczego. Tutaj też coś było przytrzymywane. Jeżeli ktoś wie coś o tym miejscu, to niech napisze w komentarzu. Albo co w niektórych miejscach się przytrzymywano. Będę wdzięczny, bo też chciałbym się o tym miejscu trochę dowiedzieć. Bo ja nic generalnie nie wiem. Co akurat w tym dywizjonie rakietowym, gdzie co było, jak zostało przytrzymywane. No. I tam też jest chyba wejście do góry. Jakby. Aha. Ale miejsce naprawdę konkretnie ciekawe. Tutaj. Tak to wygląda. Nie, tutaj nie ma żadnego wejścia do góry. Coś mi się przewidziało. Tutaj to widać ładnie. To miejsce. Dobra, tam jeszcze jest na pewno. Tam dalej jest jeszcze jedno miejsce. I to chyba tyle, ale nie jestem pewny jeszcze. Z tamtej strony jeszcze trzeba będzie sprawdzić, czy coś jest. Idziemy. Ale fajne, naprawdę fajne, konkretne miejsce. Ale wydaje mi się, że czegoś jeszcze nie zobaczyłem. Bo jak patrzyłem na zdjęcia tego miejsca, to coś jeszcze widziałem. Czego tutaj do tej pory nie zauważyłem. Ale generalnie tam jest jeszcze jedno miejsce. Więc tam też coś jeszcze może być. I tu... Czy tu coś jest? A, ja będę mi całe mokre. I buty, i nogi, ale nic. Trudno się mówić. Czego się nie robi? Właśnie dlatego, żeby to wszystko nagrać i zobaczyć przy okazji. Tu widać, że coś... Nie wiem, czy to deszcz, czy tutaj... Ta woda już była... Czy tutaj przytrzymywano jakiś... Coś... Ciekłego. Kiedy jeszcze to miejsce było używane, czy po prostu to... Tylko ten deszcz napadał i dlatego tylko, dlatego tam jest woda. Ale myślę, że coś tam też było. I tu też jest zarośnięte, więc nie wejdę, ale tutaj nic takiego nie ma, oprócz dachu. Bo dachu już tutaj nie ma, jak widać. Szkoda. Ale dobrze, że jeszcze mogę zobaczyć to miejsce, że ono jeszcze stoi. Solidnie stoi. Bardzo solidnie. Generalnie, a jak ja mam tam dojść? Przez te krzaczory muszę. Oj. No dobra, nie jest aż tak daleko. Będę mieć mokre stopy. Ale trudno. Raz słyszałem przez pokrzywy, teraz będę przez pole praktycznie, bo to jest takie... Dawno tutaj nie było koszone, no ale no czego, coś... Czemu miałbym się dziwić, że tutaj nie było koszone, skoro to miejsce nie jest od dawna używane? O! Czyżbyśmy prawie doszli? No. Generalnie tak. Zobaczcie, jak to jest wszędzie zamknięte. Właśnie musiałem przez takie krzaczory przechodzić. Dobrze, że wziąłem długie spodnie. Było warto, bo trochę je pomoczyłem przy okazji. Ale jakby tam nogi trochę. Myślałem, że nam było to w butach, ale na szczęście chyba nie. I tutaj coś jest. Tak ładnie widać to miejsce z tym kominem. Tu też coś jest, więc właśnie zawsze warto jest zobaczyć jak najwięcej, jeżeli można. Naprawdę. Coś jest konkretnego. Też coś musieli przytrzymywać tutaj. Nie wiem co, ale musi... I ściana jakby... Zobaczcie, że tutaj jest jakby... Są szpary pomiędzy ścianą, a... No, taka hala. Bez okien. Czy tam było okna, czy to po prostu... Może już tam też było okna i już tych okien nie ma, dlatego są te dziury w ścianie. Natomiast tutaj to jest taki typowo hala hangar, w którym musiało być przytrzymywane jakieś
konkretne rakiety czy coś tego typu. Jakieś... Tu trzeba jakieś pojazdy trzymali czy coś. Bo to na, w takim dużym miejscu to jest możliwe. I w ogóle jest chyba echo, jeżeli się nie mylę. Tak, jest echo. I tu są te takie bardzo fajne lampy. A bardzo fajnie jest, że jest echo, bo ktoś mnie może usłyszeć, że ktoś tutaj przybywa. O, i znowu, czekajcie, muszę wyczyścić. Dobra, już nie jest mokry obiektyw. No i ładnie tu widać telewizję. To też na pewno na... Jakby zajrzał się do tego dywizjonu, jest jakieś miejsce. A, wyjdźmy już stąd, bo te echo cały czas jest. Kurczę, że z dachu czy tak musi. Z dachu najgorzej jest, jak trzeba wychodzić z miejsca i coś ci kapie z dachu, bo wtedy to wiesz, że może być cały mokry potem. Jak może mieć całą mokrą głowę. Tu też jest spore miejsce. I o, coś jest. Coś. I tu już jest jakieś wejście? Coś? GRP. Myśli, tu gaśnicy naprawdę nie było. Tak? Albo coś innego, ale raczej tak. Natomiast... Czy tu? Nie, tu też chyba nie ma. Co to jest? Aha! Takie... 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 On się śmierdzi trochę tutaj, ale... Generalnie no... Konkretnie. Też takie miejsce. Czy coś jeszcze nie zobaczyliśmy? Czy coś ominąłem? Grill jak ktoś tutaj robił? Nie no, ludzie są naprawdę powaleni. To jest pewne, że tutaj ktoś robił grilla, no bo... Jeszcze ktoś to zostawił, ale to stare jest. Nie, się daje. Tam są poroże? Nie. Nie, to wszystko żywo. No gałąź. Tutaj też są takie tuby. Czego to służyło? Takie wentylacja czy co to? Znowu echo jest chyba. Tutaj coś jest. Co te literki oznaczają i to wszystko, to nie wiem. Pewnie numer miejsca albo rzecz, która była tutaj przytrzymywana. No ale natomiast no nie fajnie, że ktoś tutaj robił grilla, bo pewnie ktoś robił grilla, no. Raczej. Dobra, idziemy dalej. Ja też coś w takim miejscu, ale to miejsce strasznie zarosło. I opony. Albo ktoś tutaj zostawił te opony. W sensie no, raczej na pewno zostawił. Jest tutaj przyjechał po to, żeby zostawić oponę, żeby je wyrzucić. I tam jest jeszcze opona w trawie, ale ja mam dobre oko. Dobra. No je, jeszcze butelki po alkoholu. O, tu znowu konkretniejsze miejsce. Natomiast jeszcze tutaj chcę zobaczyć. Tam obok jest naprawdę już takie piękne miejsce, takie świetne. Kółko i krzywy, fajnie. A co się z tą tubą stało, że ona taka jakaś powykrzywiana. Nie wiem, do czego służą to wszystko. Nie znam się na dywizjonie rakietowym, więc nic nie, niestety nie jestem w stanie powiedzieć. Ale jak już mówiłem, jeżeli coś wiecie, to napiszcie w komentarzu. Chętnie się czegoś o nich dowiem. Natomiast my idziemy do już tego takiego przepięknego miejsca, tego takiego lepszego, konkretniejszego. Opona wisi na ścianie. Ja się daj. Nie wiesz, najpierw garnek, potem grill. A teraz nie wiem co. Opona jeszcze na ścianie powisi. Czyli tutaj najprawdopodobniej ta opona jest na tyle stara, kiedy jeszcze tam jest używana, że to były jakieś pojazdy przyciągane najprawdopodobniej właśnie w tych hangarach. Halach, jak to inaczej nazywać. Tu jest fotel. Stary fotel, najprawdopodobniej lata 90. Coś
plus minus, to jest jakby kolejna opona. Co to jest? To jest na benzynę baniak, czy co? Ale śmietnisko jest, jest śmietnisko niestety. Nie? No zobaczcie, ludzie przyjeżdżają tutaj po to, żeby wyrzucić te śmieci. No i nic z tym nie zrobisz, no. Niestety. Natomiast, no dużo jest tego w takich miejscach, no. No smutne, że i szkło potyczone, no smutne jest, że ludzie zaśmiecają planetę. Fajnie, że też mnie może przestraszyć, kiedy myślę, że tutaj mogą być ludzie dla mnie, bo mogą być. To nie jest jakieś, znaczy trochę je, no trochę, jest bardzo oddalone od cywilizacji, więc nie powinno być tutaj za bardzo ludzi. To jest jakiś wiatrak, do czego to służyło? Nie wiem, ale fajne miejsce. I tutaj też mamy jakiś regulamin, coś, jest jakaś klatka. I rura. Co tutaj mamy? Instrukcja obsługi aparatu do sprawdzenia świec typu STBE1. Czyli coś mamy. Świece zapłonowe. Służy do regeneracji i sprawdzania świec. Usuwa w sposób mechaniczny powłokę. Kokosidy osadu z elektrod, świec i izolatora. No, czyszczenie odbywa się w silnym strumieniu piasku, a następnie przedmuchuje się powietrzem. Sposób użycia: komorę piaskową napełnić piaskiem kwarcowym w ilości od 1 do 1,5 kg, co powinno starczyć do wyczyszczenia 500-800 świec zapłonowych. Doprowadzić powietrze na rurę wlotową o ciśnieniu 8? 9? Nie wiem, co tam za znak, to mi trzeba podzielić, ale raczej mało może MPA. Pamiętając o nastawieniu kurka rozrządczego na pozycję sprawdzenia oraz zamknięcia zaworu przez pokręcenie go w prawo aż do oporu. Wtyczkę dwubiegunową włączyć do napięcia stałego 12 V. Czytam, bo pewnie nie wiem, czy dobrze widać na kamerze to wszystko. W otwór gumowy włożyć świecę i przekręcić kurek rozrządczy na położenie piaskowanie i poruszać świecą wolnym ruchem kołowym. Do piaskowania trwającym 24 sekund przekręcić kurek rozrządczy w położenie czyszczenie na czas 10-20 sekund czynności te powtarza się 4-6-krotnie. Postanie czynności kurek rozdzielczy przekręcić w pozycji sprawdzanie, wyjąć świecę, sprawdzić ocen na elektrodach 0,4-0,6 mm i wkręcić w komorę obok dobrej świecy. Odkręcamy zaworek między świecami zewnętrzne elektrody łączymy przewodem. Zakładamy końcówkę przewodu wysokiego napięcia na jedną ze świec. Manometr winien wskazywać ciśnienie 8-9 MPa. Naciskamy na przycisk w czasie 1-3 sekundy z przerwami 5 sekund i sprawdzamy jakość iskry. Winna ona być ciągła o zabarwieniu niebiesko-fioletowym i silnym skupieniu łuku. Uwaga, nie dotykać końcówek przewodów, gdyż może nastąpić porażenie wysokim napięciem około 12 kV, czy jakoś tak. Coś kojarzę z fizyki. Obsługiwanie aparatu rękami wilgotnymi jest niedozwolone, ale tutaj błąd zrobili mały na tym instrukcji obsługi. Aparat wymien być umieszczony z dala od środków ładowalnych i wybuchowych. Tak, dokładnie. Bo inaczej mogłoby być niefajnie, gdyby tutaj znajdowali ludzie. Oczywiście też generalnie niefajnie by było, gdyby to miejsce nagle eksplodowało, bo na pewno dywizjonarki to by też pełni jakieś ważne funkcje, ale przynajmniej się coś dowiedzieliśmy o tym miejscu. Cieszę się z tego bardzo. Wiem, że trochę długo zajęło mi to czytanie, trochę wam już czas zebrałem. Ale no co, chciałem się też trochę dowiedzieć, sobie przeczytać, a dlatego, że przez kamerę mogliście nie widzieć tego, co znaczy, no to dlatego to przeczytałem na głos. Bo mogło coś się nie wyostrzyć. O, tutaj jeszcze mamy siedzenie od auta. No, czyli albo to ktoś tutaj przyniósł wyrzucić, albo to jest po dywizjonie, ale co auto mają wspólnego z dywizjonem rakietowym, tego nie wiem. 380 V, coś musi to oznaczać. Strasznie dużo fizyki. W takim miejscu. Więcej fizyki niż historii. Nie, historii też dużo było. Ale piloty są?
Jeszcze za czasów używane jest z tego miejsca. Papierosy? Tak, papierosy. Co to są za papierosy? I pilot? Ale co? Grandik jeszcze ten stary. Taki pilot. A to papierosy? Jakie to są? No nie chcę mi się gołą ręką dotykać tego niestety. Ale nie wiem, ale to stare miejsce. Natomiast tutaj mamy jeszcze niemieckie jakieś, coś to było po niemieckie, 100%. I na to mamy dom, bo tutaj mamy jakąś instrukcję po niemiecku. Dam tytuł, alkohol. A, co jest z alkoholem? Ja prawdopodobnie jeszcze coś, kurczę, konkretne miejsce tutaj. Konkretne. Tu jest Münchener, nie wiem co to jest, za marka najprawdopodobniej. Münchener Sicherungs. A to? To jest po polsku już. Oj. Zaskocz się latem. Codziennie nowa okazja. Który rok? 15 sierpnia. Czy raz 15 sierpnia? 2000 już, czyli. Ale który? Czekajcie. 19? 10 chyba, albo 19 nawet, to kurde. To widać, że tam ludzie przebywali jeszcze przynajmniej od 2010 roku, tak ktoś był. Ale myślę, że to. O, i tutaj mamy też papierosy. Ale to są te używane w dzisiejszy czas raczej. I tutaj mamy też bardzo ciekawe. Zobaczcie. Annals Deficis Eglie 3. Widzicie? I nawet trochę informatyki jest. Fajnie, ale nie wiem, naprawdę, już mnie nic chyba nie zdziwi po tym, co ja tutaj widzę po prostu. Najpierw garnek, grill i jeszcze takie rzeczy. No pięknie, a tutaj też oddał ten zderzak, czy co? I generalnie tutaj to jest jeszcze jakieś coś, nie wiem jak to się nazywa. Nie wiem co to jest, też może za czasu dywizjonu. Ale też tutaj przychodzą ludzie tylko po to, żeby wyrzucić śmieci. To też jest fajne. Tu jest jakaś. No nie wiem. Ale mimo wszystko, że nie powiedziałam generalnie nic o tym miejscu, oprócz tej instrukcji obsługiwania tego miejsca, to generalnie fajnie, że ogólnie mogłem zobaczyć. I tu jest taki stary stołek, ewidentnie. Że mogłem zobaczyć to miejsce generalnie i wam je pokazać. O tej instrukcji przynajmniej wam coś powiedziałem. Pokazałem wam dość ciekawe miejsce, wydaje mi się. Natomiast czy jesteś tutaj jeszcze? Wyjdę sobie na ulicę, bo tutaj był szlałam, więc za czas używania tego miejsca, tego dywizjonu rakietowego, już wiemy, że 100% był on używany przez Niemców. Na pewno nie przez ruskich, ale to raczej było do przewidzenia, więc bo wiadomo, że tutaj akurat nie powiem co tam jest, ale na tych ziemiach to generalnie przybywali też przybywali Niemcy, a komuniści tylko już, jak już się skończyła wojna na tych ziemiach właśnie akurat wkroczyli, no i jakoś tak się stało, że akurat te ziemia są polskie, fajnie. No, więc możemy też zobaczyć, tutaj też coś jest, ale czy to jest to samo miejsce? Nie, chyba nie. Dobra, słuchajcie, nie będę już przedłużał, bo ten odcinek i tak trwa długo. Pokazałem dużo, naprawdę jestem zadowolony z tego, co zobaczyłem, że tutaj warto naprawdę było przyjść. Ja ogólnie też za chwilę teraz idę w drugie jeszcze miejsce. Myślę, że 40-45 minut może trwać ten odcinek, nie wiem. Później, potem sprawdzę, więc zapraszam do oglądania następnego urbexu już za kolejne 2 tygodnie. O, jedział to. Więc ja się z wami żegnam. Tutaj jest mega dużo opon. Już nie będę tego pokazywał. Dziękuję za oglądanie. Wpadnijcie na Instagram, @podłoga05. Zasubskrybujcie je. Załapkujcie, jeżeli się podobało. Zostawcie dzwoneczka i. No i to tyle, no. Idę na kolejny urbex. Na razie.